Chrystusie, pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek 27 tygodnia zwykłego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza czytamy fragment, w którym to Pan Jezus uczy wytrwałości na modlitwie poprzez przykład znajomego człowieka, który przychodzi do Was i prosi Was o coś wytrwale, to dla świętego spokoju oddajecie mu to, o co prosi, pożyczacie mu właśnie, żeby mieć święty spokój. I ten przykład obrazuje nam, że jeżeli my wytrwale będziemy o coś Pana Boga prosić, jeśli będziemy w modlitwie wytrwali, jeśli będziemy w modlitwie tymi, którzy potrafią prosić, licząc na to, że Bóg wysłucha, to zostaniemy wysłuchani, bo Pan Bóg zawsze wysłuchuje. Czasami potrzebujemy na to więcej czasu, aby się po prostu do tego przyzwyczaić, aby umieć później również podziękować za to, co Bóg nam dał. Ale dziś Chrystus chce uczyć nas wytrwałości w modlitwie. Mówi do nas, abyśmy byli wytrwali, abyśmy się nie poddawali. To tak jak zawodnicy biegną, ćwiczą, wytrwale trenują każdego dnia po to, aby zdobyć złoty medal. To tak jak rodzice wytrwale wkładają wysiłek w wychowanie swojego dziecka, tak aby właśnie osiągnęło jak najlepszy cel. Niech nam Pan Bóg błogosławi na czas wytrwałości w modlitwie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego czwartku. Pozdrawiam z Bogiem.